Witamy wszystkich. Kontynuujemy nagrywanie filmów związanych ze strefą egzaminacyjną. Obecnie jesteśmy na ulicy Glinianej. Dojeżdżamy do ciekawego miejsca, gdzie będziemy się spotykać ze znakiem nakazu w prawo i w lewo. Moim zdaniem powinniśmy tutaj się zapytać egzaminatora, czy jedziemy w prawo, czy w lewo. Nie podejmujemy sami decyzji, czy o skręcie w lewo, czy o skręcie w prawo. Warto zapytać się, proszę zobaczyć, jest znak nakazu. Więc ja pytam się, czy skręcamy w prawo, czy w lewo. Egzaminator powie, powiedzmy w prawo, to wtedy wykonujemy poprawnie skręt w prawo. Tu jest zakaz wjazdu, widzimy to, nie możemy tam wjechać. Wykonujemy skręt i teraz bezpośrednio egzaminator wyda polecenie dalej. My wykonujemy polecenie w lewo skręt, tak żeby Państwu pokazać ciekawe miejsce. Czyli jak gdyby objeżdżamy ten zakaz zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wjeżdżamy na drogę. Tu mamy ustąp pierwszeństwa przejazdu. Tak, wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem przejazdu, ale to dotyczy m.in. autobusu i tramwaju, proszę zobaczyć. My patrzymy w lewe lusterko, tutaj mamy wjazd na takie czerwone pole wjazdu. To jest wyjątkowe pole wjazdu związane z przystankiem tramwajowym i autobusowym. Czyli w momencie, kiedy zobaczymy w lusterku bocznym nadjeżdżający tramwaj lub autobus, nie mamy możliwości tutaj wjazdu. Przejście dla pieszych, zawsze jest okazja pokazania, że zwracamy uwagę na pieszych i możemy wtedy bezpiecznie kontynuować jazdę. Cały czas pamiętajmy, że jedziemy wzdłuż szyn tramwajowych, więc co jakiś czas spoglądamy w lewe lusterko, czy w tym momencie nie nadjeżdża tramwaj. Tym bardziej, że jak widzimy, są samochody zaparkowane, jesteśmy zmuszeni ominąć pojazdy i wjeżdżamy na szyny tramwajowe. Oczywiście spojrzeniem w lewe lusterko, upewnieniem się, czy to jest poprawnie, bezpiecznie zrobione. Tutaj też jakiś czas temu zmieniła się organizacja ruchu. Mamy obecnie nakaz skrętu w prawo, sygnalizację świetną, więc mamy łatwiejsze włączenie się tutaj do ruchu. Kiedyś nie było sygnalizacji, więc było trudniej. Zachęcamy wszystkich do oglądania filmów Szkoły Jazdy Kursant, związanych nie tylko ze strefą egzaminacyjną, ale też z placem manewrowym. To ułatwia Państwu później zdanie egzaminu. Dziękuję, do zobaczenia.